Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Walentynki obchodzone są niemal na całym świecie w dniu 14 lutego przez osoby zakochane. To komercyjne święto przypisuje się amerykańskiemu pochodzeniu, lecz jego geneza sięga jeszcze czasów rzymskich, gdzie w dniu 15 lutego czczono boga Fauna za sprawą tzw. lupercaliów, czyli święta płodności. W tym czasie kapłani składali w ofierze swojemu bóstwu kozę na znak płodności i psa na znak oczyszczenia. To święto na przestrzeni wieków przybierało różnorakie formy, a dziś dalekie jest od swojego krwawego pierwowzoru. Szeregom spotkań, serdecznym pocałunkom i miłosnym wyznaniom, które uznawane są za tradycyjne w tym dniu, towarzyszy wiele wydarzeń oraz akcji, bez których także i wałbrzyska społeczność nie mogłaby się obejść. W związku ze świętem zakochanych w szkołach pojawiają się specjalne skrzynki, do których można wrzucać listy z miłosnymi wyznaniami. W czwartym liceum ogólnokształcącym w Wałbrzychu, podobnie jak w minionych latach, ruszyła poczta Amora. Akcja walentynkowa odbywa się już kolejny raz, czyli co roku cyklicznie. Jest to pomysł młodzieży i my oczywiście nauczyciele tutaj bardzo chętnie taki pomysł akceptujemy i razem z młodzieżą się bawimy, bo często też i jakieś liściki są przysyłane zabawne i do nas. O zakochanych w tym dniu nie zapominają restauracje i puby, przygotowując specjalne oferty dla swoich klientów. Mamy dla każdej zakochanej pary słodki poczęstunek w postaci deseru pana kota oraz dwóch muzyków, którzy będą umilać czas tym właśnie parom. Tradycyjnie pomimo chłodów na rzesze walentynkowych klientów czekają również kwiaciarnie. I proponujemy bukiety z dowozem do domu, gratis dowóz oczywiście, przepiękne czerwone róże, tulipany. Do naszych kompozycji kwiatowych, które panowie kupują panią, dorzucamy gratis serduszko piękne, które się z daleka błyszczy i z daleka mówi kocham cię. Gdy jedni wypisują miłosne wyznania, smakując wyśmienitych potraw, inni stawiają na dobrą zabawę, wybierając się na wszelkiego typu imprezy, jak na przykład ta, która odbyła się w miniony weekend w jednym z wałbrzyskich klubów. Początki były biedne, bardzo biedne. Po 4-5 osób przychodziło w sumie na piwo, tak standardowo. No a kolejne imprezy przynosiły w sumie naprawdę super skutki. Naczelnym sloganem imprezy było hasło We Love Music, z którym w pełni utożsamiali się jego uczestnicy. Kochamy muzykę. Kochamy muzykę, oczywiście. Podczas walentynkowej imprezy zagrało aż 4 DJ-i. DJ Kaski z Głogowa, DJ M Dan z Lubina, DJ Macias z Wałbrzycha oraz wrocławianin DJ Wave Shock, grający w wielu klubach Polski, autor uznanych płyt, którego znakomite produkcje znane są nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Zanim przyszła pora na rozgrzanie wszystkich zakochanych, Wave Shock nawiązał do swoich najbliższych planów. Na pewno marzeniem na ten rok, takim numer jeden, to jest wydanie albumu, takiego mojego pierwszego, takiej mojej pierwszej poważnej płyty. Już się troszkę do tego zabrałem, mam 4 tracki już gotowe. Nie chcę też mówić o, nie chcę obiecywać, że ten album wyjdzie w tym roku, bo to też wszystko zależy od czasu, jaki będę miał, żeby to wszystko ładnie dopracować. Ale to jest chyba moje największe marzenie w tym roku, żeby w końcu pokazać, że jestem nie tylko jakimś tam uznanym remikserem, tylko też potrafię stworzyć dobre własne produkcje, które mam nadzieję się dobrze przyjmą. Podczas chwil pomiędzy kolejnymi muzycznymi setami zebrani dzielili się pomysłami związanymi z uczczeniem walentynek. Romantyczna kolacja przy świecach, droga usłana z róż, łóżko z róż, no i z płaskich róż. Dokładnie. To samo. Ja oczywiście spędzę walentynki ze swoją drugą połówką, a w jaki sposób to się jeszcze okaże? Natomiast bohaterowie całego wydarzenia zdradzili kto oraz co jest najbliższe ich sercom. Przede wszystkim muzyka, mama i dziewczyna. Oczywiście kocham muzykę. Dziewczyna i mama. Na początku są rodzice. To chyba to jest standard. No a później jest muzyka. A później dopiero szkoła i inne obowiązki. Miejmy nadzieję, że każdy z nas posiada podobny system wartości. Jest to dla nas świadome i w każdych okolicznościach, nie tylko tych walentynkowych, będziemy o tym pamiętać.
Interaktywna wystawa Nauka Polska, zachęcająca do studiowania na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych, dostępna jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Ekspozycja jest inicjatywą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wystawa odwiedzi w 2013 roku jedynie trzy miasta w Polsce – Piłę, Sulechów oraz właśnie Wałbrzych. Wystawa ma charakter multimedialny, zatem można obejrzeć filmy, wysłuchać ciekawe informacje, a także przeczytać ciekawostki ze świata nauki. Wciąż rośnie zainteresowanie kierunkami ścisłymi na polskich uczelniach wyższych. Wybieramy te studia, bo... Możemy liczyć na stypendia pozwalające skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy. Możemy liczyć na udział w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych ośrodkach badawczych pod opieką wybitnych specjalistów o międzynarodowym autorytecie. Na dynamiczny rozwój kariery i zatrudnienia. Wystawa ma formę korytarza, w którym rozmieszczone są specjalne ekspozycje w postaci ekranów i tablic. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu systemowego Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Mamy nadzieję, że sporo Wałbrzyszan obejrzy tę wystawę. Być może uda nam się podpowiedzieć młodym osobom, które w tym momencie stoją przed trudnym wyborem, co robić w przyszłości, jaki kierunek studiów podjąć. Być może ta wystawa stanie się natchnieniem do wyboru dalszego toku kształcenia młodych Wałbrzyszan. Interaktywna wystawa dostępna jest na pierwszym piętrze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Na uczelni zagości do 24 lutego. Wszyscy chętni mogą ją zwiedzać w godzinach od 8 do 17. Okres mrozów i odwilży, o czym niejednokrotnie się przekonywaliśmy podczas wizyt w wielu kamienicach w Wałbrzychu, skutkował przeważnie za każdym razem tak samo. Brak wody i dostępu do kanalizacji nawet przez okres 2 tygodni, zalane piwnice i pęknięte rury. To obraz codzienności, z jakim musieli się zmierzyć nie tylko mieszkańcy budynków, ale i zarządcy. Pracownicy pracują w soboty, w niedzielę, od rana do wieczora. Oprócz tego korzystamy z usług firm zewnętrznych. Jest to ciężka sytuacja zarówno dla administratorów, jak i dla lokatorów. Ludzie, których dotknął problem braku wody, mieli pretensje do właścicieli kamienic. Dzwoniąc i odwiedzając biura obsługi klienta, mniejszy odsetek lokatorów problem widział bezpośrednio z przyczyny sąsiadów. Nie zamykania drzwi, popsute drzwi wszystkie, jedne i drugie drzwi popsute, dlatego jest, nie ma wody, bo tak mieszkańcy. O, widzi pan, co tutaj jest. Zarządcy budynków niejednokrotnie podkreślali, że główną przyczyną zamarznięć i w efekcie pęknięć rur wodnych są źle zabezpieczone okna i drzwi. Często takim zamrożeniom sprzyjają wychłodzenia nieruchomości, co wiąże się chociażby z tym, że mieszkańcy budynku nie zamykają drzwi wejściowych do budynku, że mieszkańcy zostawiają otwarte okienka piwniczne i takie sytuacje powodują wymrożenie całej nieruchomości i właśnie wystąpienie zjawiska zamarznięcia instalacji wodnej czy to kanalizacyjnej. W wielu przypadkach okazywało się, że powstały problem faktycznie leży po stronie mieszkańców budynków. Naprawiamy wszelkie usterki, awarie od rana do nocy na zlecenie MZB z powodu zamarznięcia rur. Proszę, to jest nowy wodomierz, stary zawór, okno niedocieplone, od korytarza drzwi niepozamykane, dlatego te rury zamarzają. Klienci w ogóle nie dbają, proszę spojrzeć, co tutaj jest. No. Zabezpieczone okno, przybite jakieś płyty, zamiast to docieplić wszystko. Tutaj idą główne rury, główne piony, które zostały wymienione z uwagi na to, że zamarzło. Było minus 20-25 stopni i pozamarzały. Zostały rury wymienione w trybie pilnym. I tak wygląda pozostawione przez lodowe. I to jest w 80% budynków, w których byliśmy od tygodnia. Podwykonawca, który ze swoimi pracownikami usuwał awarie w jednym z budynków, pokazywał, co można zrobić tylko z tego, co znajduje się w piwnicach. Tak wygląda zabezpieczone okno przez nas, wciśnięte w tym momencie, na chwilę obecną, które materiały tutaj znaleźliśmy. Przejdziemy do następnego pomieszczenia. No dobra. Proszę sprawdzić, zobaczyć, tak. Jak wygląda zostawione przez lokatorów tego oto budynku. Nie, nie. Pomieszczenie. Proszę i zobaczyć. Następne. Proszę zobaczyć. Zabezpieczone okno. A podanie jest... Problemem są również mieszkania puste, w których nikt nie mieszka i ich nie ogrzewa. Teraz aktualnie odcinamy jedno mieszkanie z uwagi, że jest nieużywane, a cały pion tego mieszkania został zamarznięty, rury popękane w 30 miejscach, więc na chwilę obecną tylko zakręcamy. Zaślepiamy, żeby resztę lokatorów miało wodę. Zastosowamy około
dwóch, trzech awarii dziennie, takich większych, do tego pięciu mniejszych i z tego co się orientuję, to około 25 firm działa na Wałbrzychu i usuwa te awarie. Mimo wszystko stan rur kanalizacyjnych i wodnych w wałbrzyskich budynkach pozostawia wiele do życzenia. Są dramatycznie, idzie odwilż, myślimy, że to w chwili obecnej to puści, aczkolwiek rury są bardzo zamarznięte, aż w rękach się łamią. Kapituła konkursu zdecydowała, kto walczyć będzie o prestiżowe statuetki i nagrody pieniężne w plebiscycie Kryształy i Kamienie. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych przez mieszkańców regionu kandydatur wybrano po 5 nominacji w każdej kategorii. Od 11 lutego uruchomione zostanie głosowanie za pośrednictwem SMS-ów, a walka trwać będzie do samej gali finałowej. Na pewno dla tych, którzy są nominowani, jest to wyraz jakiegoś uznania lub też krytyki i dla osób publicznych jest to jakiś sygnał, który powinni w jakiś sposób wziąć pod uwagę. Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, sportu, uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz regionalnych mediów obradowała blisko 2 godziny. Nie było łatwo wybrać po 5 nominowanych w 8 kategoriach plebiscytu. W wielu wypadkach potrzebna była również dogrywka. Ciężko jest niektóre sprawy wyważyć, co jest lepsze, no tutaj troszeczkę jednak na klasycznego, że tak powiem, kolokwialnie czuję, czasami trzeba było się zdać, ale myślę, że dokonany wybór był przy tak licznym gronie wybierających chyba właściwy. Aż w 4 kategoriach, czyli akademickich, pozarządowych, kulturalnych oraz sportowych kryształach nominowani powalczą nie tylko o prestiżowe tytuły, ale również o nagrody finansowe w formie czeków opiewających na 2000 zł. Wśród kulturalnych kryształów wybrani zostali Joanna Bator, Teatr Larki i Aktora, Gra Miejska, Tajemnica Zamku Książ, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu oraz Grażyna Wołkowska. O zwycięstwo w kategorii sportowej powalczą MTB Wieża Anna Szczawno-Zdrój, połączenie wałbrzyskich klubów koszykówki KK Promet i JKKS Górnik Wałbrzych, Puchar Polski w motokrosie, krosowym cross country Józef Żuk oraz 13. półmaraton wałbrzyski. O nagrodę finansową i statuetki zmagać będą się również studenci Paweł Kwiatkowski, Michał Fila, Joanna Buczek, Piotr Malik i Wojciech Nagadowski. W sferze pozarządowej zmierzą się z kolei Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki, Fundacja Księżnej Daisy von Ples, Świdnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Teresa Ziegler oraz Stowarzyszenie Trzeciego Wieku ze Świebodzic. O prestiżową statuetkę zawalczą także firmy i przedsiębiorstwa z regionu. W kategorii kryształ wśród pracodawców nominowani zostali Porcelana Krzysztof, firma Ronal, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A., Janusz Seńczuk z przedsiębiorstwa Kamela oraz firma Sirbut Minari. Właśnie w ten sposób można mieć dodatkową promocję, tą pozytywną, nie tylko związaną z samym produktem, ale z firmą, jaką pewną organizacją, która tak naprawdę oddziałuje na rynek. Internauci i Kapituła docenili również lokalne samorządy, nominując wójta gminy Walim, Adama Hausmana oraz radę gminy Walim, Jedlinę Zdrój, Szczawno-Zdrój, Jana Klepca, radnego Świebodzic oraz Waldemara Skórskiego, zastępcę prezydenta miasta Świdnica. Wśród politycznych kryształów a statuetkę powalczą także Roman Szełemej, lokalne struktury SLD w Wałbrzychu, doprowadzenie do referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Wałbrzychu, Andrzej Zibrow oraz doprowadzenie do referendum o odwołanie burmistrza Głuszycy. W emocjonującej kategorii kamień wśród nadesłanych kandydatur wybierali z kolei jedynie lokalni dziennikarze. Do porażki roku nominowani zostali nieoddanie w terminie AquaZdroju do użytku, uchwalenie przez radnych miejskich w Wałbrzychu uchwały dotyczącej zakazu funkcjonowania placówek użyteczności publicznej przez całą dobę, porażka referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Wałbrzychu, likwidacja części szkół podstawowych na terenie Wałbrzycha oraz wyznanie Augustyna Skrętkowicza, że jest przeciwko odzyskaniu grodzkości przez Wałbrzych, bo jako wicestarosta straciłby pracę. Miałam tutaj pewien dylemat, które z tych wydarzeń, bo nie były to tylko osoby, ale także wydarzenia wybrać. Nie będę zdradzała, jakiego wyboru dokonałam. Mam nadzieję, że słusznego, ale oczywiście o wszystkim zadecydują telewidzowie telewizji regionalnej, czytelnicy 30 minut i także nasi telewidzowie. Poszczególne nominacje faktycznie negatywnie wpłynęły na wizerunek miasta Wałbrzycha. Dlatego trochę się nie dziwię, że pierwsze miejsce otrzymała nominacja, która się nazywa Nieoddanie w terminie budowy AquaZdroju. To inwestycja, z którą mieszkańcy wiążą bardzo wielkie nadzieje. Inwestycja, którą, mówiąc kolokwialnie, jesteśmy karmieni od dłuższego czasu. Dlatego ta nominacja gdyby jednogłośnie zwyciężyła. Pozostałe są kwestią do dyskusji. Przeciwwagą dla kamienia, czyli porażki roku, jest z kolei nowa kategoria plebiscytu – superkryształ. Tytuł i statuetka będzie uhonorowaniem sukcesów, które ma na koncie zwycięzca. Konkurencja była naprawdę mocna, bo to bardzo znamienite osobowości, ale też wydarzenia z naszego regionu. Ja już wiem, kto jest superkryształem, ale to pozostanie tajemnicą, bo taka jest umowa i z kapitułą, i z uczestnikami tego plebiscytu.
Do pozostałych nominacji w 8 kategoriach zostanie przypisany specjalny kod. Od 11 lutego możliwe będzie głosowanie za pośrednictwem SMS-ów oraz śledzenie bieżących wyników na stronie internetowej www.krysztaleikamienie.pl. Zwycięzców poznamy dopiero podczas gali finałowej, która będzie miała miejsce 8 kwietnia w barokowej sali teatru w Szawnie-Zdroju. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i tradycyjnie zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.